Zbliżają się święta Wielkiej Nocy. Jest to wydarzenie, na które wszyscy czekamy. Dla jednych jest to czas odpoczynku, można spędzić go z rodziną. Tylko ja przypomnę, że jest to święto, które dla chrześcijan jest najważniejszym świętem i mimo tego tragicznego przebiegu wydarzeń przed ukrzyżowaniem Jezusa Chrystusa, pamiętajmy, że to jest święto, które każe nam myśleć pozytywnie, optymistycznie, bo nie ma sytuacji bez wyjścia, nie jesteśmy sami, ktoś nad nami czuwa i jeżeli mamy szlachetne plany, na pewno się spełnią, dlatego życzę Państwu, żeby te kilka dni spędzone z rodziną były nie tylko okazją do, mam nadzieję, biesiadowania przy suto zastawionych stołach, czego życzę Państwu. W naszej tradycji jednak biesiadowanie jest bardzo ważne, ale proszę nie tracić z oczu najważniejszego, że to jest święto, które nam daje nadzieję, siłę i myślę, że to jest chyba oprócz tego, że ma wielki wymiar taki nadprzyrodzony, mnie zawsze napawa wielkim optymizmem, ale życzę Państwu wszystkiego najlepszego, wiary, nadziei, miłości. Powiedziałeś o imprezie, o biesiadowaniu i tak dalej, to chcę Was zapewnić, że Jezus ma dokładnie takie same plany w stosunku do nas. Tu właśnie przeczytam Wam jeden króciutki werset z Księgi Objawienia, gdzie Jezus sam osobiście opisuje swoją pozycję w stosunku do ciebie i mówi tak. Oto stoję u drzwi i kołaczę, czyli puka. Pan Wszechświata, Jezus Chrystus, stoi i kołacze, puka do ciebie. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, to jest twoja rola. Usłyszeć głos, otworzyć drzwi. To teraz Jezus z kolei mówi, co on zrobi. Mówi tak, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Miało być o biesiadzie, takiej wiecznej biesiady z Jezusem Chrystusem. Każdemu z naszych widzów, każdemu z Polaków życzę. Dobry czas, żeby się nad tym zastanowić, czy już odpowiedziałeś Jezusowi Chrystusowi, który zmartwychwstał, żyje i kołacze, puka do twoich drzwi. Morawiecki to największy szkodnik o polityce zagranicznej, wielokrotnie mówiliśmy, ale dokładnie tak samo jest tutaj w polityce gospodarczej. To jest dożynanie ostatków klasy, powiedzmy średniej, w Polsce. To jest cel Morawieckiego. Utorowanie drogi Niemcom. To samo dzieje się na rynku środków owadobójczych, środków do uprawy roślin. Mówiliśmy o Monsanto. To przecież właśnie Niemcy kupiły, to firma Bayer i tam BASF ma część przejąć, czyli Niemcy wchodzą już na monopol rynku rolniczego i co już się rozpoczęło w Niemczech? Nagonka na polskie środki owadobójcze, na polskie nawozy i tak dalej. Nielegalne. Zobaczcie, decyzje polityczne mają bezpośrednie konsekwencje do życia indywidualnych ludzi. Nie możesz stać z boku. A taki miał być Kajne Grancen. Polska, Niemcy, nasz przyjaciel, jak to mówi Małowiecki. Pozdrawiamy też służby mundurowe. No, chcecie więcej pieniędzy, a my chcemy, żebyście stali przy wolnej Polsce. Ruch 11 listopada, jesteśmy na YouTubie, na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie. Proszę, propagujcie nową partię Mariana Kowalskiego, pastora Pawła Chojeckiego i mecenas Andrzeja Truczyna, bo jak wiemy, ani państwo, ani media nas nie propagują, zamilczają. Ale capo di tutti to jest Jarosław Kaczyński. To trzeba pamiętać, że tu nie Duda, nie Morawiecki. Jarosław Kaczyński ponosi jednoosobową, personalną odpowiedzialność za to, co się w Polsce dzieje, bo on szefuje partii rządzącej. To on dokonał przewrotu grudniowego,
to on nie potrafił usadzić Dudy w momencie zdrady narodowej. Także za to, co się dzieje, zawsze trzeba Polakom przypominać, bo niestety nasz naród ma gorące serce, ale krótką pamięć. Za to odpowiada szef Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Tak traktuje bohaterów, tak traktuje ludzi zasłużonych, tak traktuje ludzi niezłomnych. Jarosław Kaczyński. To on jest winien tej strasznej decyzji, takiego przeczołgania, zlekceważenia, zhańbienia ministra Macierewicza. To trzeba jasno dzisiaj Polakom powtarzać. To będzie robiła tylko telewizja Idź Pod Prąd, mówię z jakichś środowisk medialnych. Inne będą piać i tam te hymny pochwalne, jak to odetchnął z ulgą, że Amerykanie nas całkiem nie kopnęli w dupę. Minister Macierewicz powiedział troszeczkę cierpkich słów. Powiedział, nie tak z Amerykanami się umawialiśmy, bo miały być w 2020 otóż to. Roku, czyli coś pękło. Wiecie, za 4 lata to są gadki, marzenia ściętej głowy, chyba tak się mówiło. Ja przypominam, że pod koniec lat 30. myśmy mieli wspaniałe, innowacyjne projekty zbudowania armii pancernej, zbudowania najnowocześniejszego lotnictwa na świecie i realizacja tych projektów. To był rok 41, 42, 43. No to jest dokładnie ta sama perspektywa. Coś się stało, coś pękło. Amerykanie obiecywali najpóźniej za 2 lata, a dzisiaj mówią o 4. Baza w Redzikowie ma już 1,5 roku opóźnienia. Także i ten kontrakt może mieć również opóźnienie. I o tym mówimy nie my. O tym przed tym przestrzega sam minister Antoni Macierewicz.